Popatrz na poniższy rysunek i odpowiedz na pytanie. Jaki rodzaj kąta został zaznaczony na zielono? Zobacz, mamy tutaj dwa mrówkojady. Ten idzie sobie prosto w dół, ten w lewą stronę. Chcą zjeść tą mrówkę. Wygląda na to, że jest to kąt prosty. Będzie miał 90 stopni. Ten idzie prosto w dół, a ten idzie w lewą stronę. Zatem będzie to kąt prosty w języku angielskim right angle. Sprawdźmy. Kolejne zadanie. Jaki rodzaj kąta został zaznaczony na zielono? Mamy tutaj pizzę. Ten kąt, jeżeli miałby być prosty, to musiałby mieć prostopadłe odcinki. Ten odcinek i tutaj by musiał być drugi odcinek. To jest kąt większy niż kąt prosty. Mam nadzieję, że to widzisz. Możesz obrócić głowę, wtedy będzie to lepiej widać. To jest kąt większy niż kąt prosty, czyli kąt rozwarty. W języku angielskim an obtuse angle. I jeszcze jeden przykład. Jaki rodzaj kąta zaznaczono na zielono? Mamy tym razem literkę K. Ciekawe zadanie. Zastanawiałeś się kiedyś, jaki kąt jest w literce K pomiędzy tymi dwoma kreseczkami? Pewnie już wiesz, to jest podobne zadanie do poprzedniego z pizzą. Ten kąt jest większy niż 90 stopni, niż kąt prosty, prawda? Czyli będzie to kąt rozwarty. I jeszcze jeden przykład. Wybierz odpowiedni znak większości, mniejszości lub równości i dokończ następujące stwierdzenie. Następnie odpowiedz na pytanie, jakim rodzajem kąta jest kąt A. Popatrzmy, tutaj mamy trójkąt. Kąt A nazywa się od wierzchołka, przy którym leży. Mówimy o tym kącie. To jest kąt rozwarty. Kąt rozwarty jest większy niż 90 stopni, czyli kąt A jest większy niż 90 stopni i nazywa się rozwarty. Sprawdźmy jeszcze, jakby wyglądało ostatnie zdanie, podobne do poprzedniego. Zobacz, jakie mamy szczęście, znowu nam się trafia kąt rozwarty. Myślę, że już to wiesz. Będziesz świetny w rozpoznawaniu kątów rozwartych, czyli kąt A jest większy niż 90 stopni. Gdyby to był kąt prosty, to zobacz, że tutaj by musiał ten bok iść w górę, pionowo w górę. Jest to kąt większy niż 90 stopni i jest rozwarty. Odpowiedziałam poprawnie na 5 pytań. Przeliczają mi się punkty. Zdobyłam 475 punktów. Zagraj i sam zdobądź te punkty na swoje konto. Powodzenia!